Mija 2 lata, odkąd Magdalena Żuk pojechała do Egiptu i już nie wróciła żywa. Cała Polska słyszała jej błaganie o pomoc i obawę o życie. W nagranej telefonem komórkowym rozmowie telefonicznej z jej chłopakiem Markusem. Moim gościem jest siostra Magdaleny Żuk, pani Anna Cieślińska. To jest program Otwartym Tekstem. Ja się nazywam Ewa Stankiewicz. Zapraszam. Pani mama powiedziała, że powie wszystko, co wie na ten temat w ostatnim wywiadzie. W tej chwili mamy taki czas, zbliża się 30 czerwca. Prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie śmierci pani Magdaleny Żuk właśnie do 30 czerwca. Co miała na myśli pani mama? O jakie rzeczy chodzi? Chodzi o tajemnicę postępowania i o raport egipski, który znajduje się w aktach, a o którym nie wolno nam mówić. Jest tam wiele rzeczy, które pomogłyby rozwiązać tą sprawę, ale prokuratura nie chce ujawnić, ani pozwolić nam na to, byśmy mogli to ujawnić. A według pani co się wydarzyło w Egipcie? No ktoś jej podał, moim zdaniem, ktoś podał Magdzie narkotyki i została tam na pewno wykorzystana i skrzywdzona. Mhm. I jestem tego pewna. I wszystko, co się znajduje w tym raporcie, wskazuje na to, że doszło do popełnienia przestępstwa. Czy udało się państwu, rodzinie, odtworzyć miejsca, gdzie była Magda i ciąg zdarzeń w Egipcie? Tak, byliśmy z tatem w Egipcie. Byliśmy w szpitalu, ja mieszkałam w hotelu, w którym była Magda. Tato był kawałek dalej, ale tam się nic nie zgadza, tak jak to było opisane, tak jak było to przekazane nam. A co się nie zgadza? No na przykład pierwsze co, no to pokój, w którym myśleliśmy, że Magda była zakwaterowana, no okazało się, że tam tego pokoju nie ma. Wskazano nam inny pokój, ale który też nie był po sprawdzeniu z aktami, nie był tym pokojem, w którym była Magda. W szpitalu okazało się, w momencie, gdy ja chciałam zapalić znicz w miejscu, gdzie spadła Magda, tam zaprowadził nas pielęgniarz, który był wtedy tego dnia i wybiegł po Magdę, gdy ona tam leżała. No i cała Polska, jak wszyscy wiemy, że od początku mówiono nam, że ona spadła na schody. No a on nam pokazał całkiem, że to było z 2 albo 2,5 metra od schodów. Że ona leżała pod samą ścianą i głowę miała pod wentylatorem, który wisiał na ścianie. W momencie, gdy tato się zapytał, jak dokładnie leżała, no to wynika z tego, że albo musiała wypaść tyłem, no a wyskoczyć tyłem chyba nie mogłaby. No właśnie, a wrócę jeszcze do tego, ale zanim chciałam zapytać, rozumiem, że dobrze zna pani nagranie, to nagranie Magdy rozmawiającej z Markusem, jej chłopakiem. Co pani na nim słyszy i jak rozumie tę sytuację, w której znajdowała się wtedy Magda? Ja bardzo długo nie mogłam wrócić do tej rozmowy i do słuchania tego, ponieważ no, dla mnie jako najbliższej osoby jest straszne słyszeć, jak siostra prosi o to, żeby jej pomóc. I no, w ogóle ten filmik jest... No, zostaje dużo do życzenia, no, ale ewidentnie ona mówi wszystko w tym filmie. Mówi, że jej tam wszystko robią, że nie wróci, więc musiała wiedzieć, co ją czeka. No, takie jest moje zdanie na ten temat. A jak rozumie pani tą sytuację, jeśli chodzi o... Dla mnie to jest dziwna, o tą rozmowę? Tak. To jest dziwna strasznie sytuacja, no bo dziwi mnie to, że Magda nie mogła rozmawiać przez swój telefon, tylko tak jakby była ustawiona jak właśnie do jakiegoś reportażu, że ma teraz mówić do tej kamery i w taki sposób. Oni ją nagrywali i jeszcze sugerowali właśnie, że miała mówić tylko o szpitalu. No ta cała rozmowa jest dziwna, tak jakby była zaplanowana. A jeśli chodzi o tą analizę
dźwięków w tle tej rozmowy, czy coś w rodzinie się mówi na ten temat? Czy państwo coś wiecie więcej na ten temat? Mówi się o... Znaczy, prokuratura wykonała, dała do analizy to nagranie i mamy odpowiedź, no tylko nie wolno nam o tym mówić, bo zostało wszystko utajnione. To pozostańmy przy takiej analizie, czy to biura detektywistycznego, które się tym... nie wiem, czy na zlecenie, czy amatorsko zajmowało, czy też analizie internautów, bo tam mówi się o... Po pierwsze, ten rezydent, który jest świadkiem tej rozmowy, relacjonuje tę rozmowę jakiejś innej osobie, do której się zwraca w pewnym momencie... Kapitan Kaleb. Do kapitana Kaleba. Kapitan Kaleb. Kaleb, z tego, co analiza wykazała, to jest zwrot do policjanta. Istnieje taka postać. Tak, to też o niej słyszałam. I to dosyć ustosunkowana. Tylko to też nie można stwierdzić, czy to mówi na pewno rezydent, bo tam było kilku tych Arabów, którzy się wypowiadali i rozmawiali przez telefon. To jest fakt. No właśnie, Magda była tak jakby pilnowana, pilotowana przez trójkę, czwórkę mężczyzn. Tak. Co to jest za sytuacja? Ja też nie mam zielonego pojęcia, dlaczego, bo aż tak nie widzimy na tych nawet nagraniach, nawet w momencie, gdy ona się w szpitalu szarpie, czy próbuje uciekać. No nie jest aż tak agresywna, żeby aż tych pięciu mężczyzn musiało wokół niej biegać i cały czas siedzieć w jej pokoju. Czy pani coś wie na temat pobytu Magdy na jachcie w nocy w czwartek, 27 kwietnia? Na ten temat nie wolno mi mówić. Bo wiadomo, że jej telefon został, logował się właśnie w miejscu, gdzie jest otwarta woda. No właśnie, to są rzeczy, o których nam nie wolno mówić, a o które prosiliśmy prokuraturę, żeby nas zwolniono częściowo z tajemnicy postępowania, właśnie po to, żeby poruszyć dwie ważne kwestie, ale dostaliśmy odmowę. Bo według mediów wszyscy skupili się na tym, że ten cały dramat rozpoczyna się w piątek, kiedy Magda zostaje znaleziona w swoim pokoju, w progu pokoju, nieprzytomna. Ale pytanie, czy kluczem do tego dramatu... Moim zdaniem tym kluczem do dramatu są właśnie te pierwsze dwa dni, o których nikt nie wie, nikt nie potrafi się wypowiedzieć na ten temat. Po prostu tak jakby, nie wiem, nie było jej tam przez pierwsze dwa dni. Bo i środa, i czwartek jest... pod znakiem zapytania i nawet rozmawiając z menadżerem hotelu, w którym Magda była zakwaterowana, on też nie umiał mi nic powiedzieć na temat tych dwóch dni. Czy uprawniana jest teza, że Magda była gwałcona wielokrotnie tej nocy w czwartek i że to ten przebieg tego gwałtu nagrano, a potem odtwarzano jej to podczas rozmowy z Markusem? Nie. I sekcja także nie wykazała żadnych śladów przemocy, jeśli chodzi o gwałt, ale jeżeli była pod wpływem narkotyków, to tych śladów oczywiście nie będzie, tak? Ale zdaje się, że ślady biologiczne kilku mężczyzn znaleziono na ubraniu Magdy z tej nocy. No ale o tym też nie wolno mi mówić ze względu na tajemnicę, jaką mi obowiązuje. Ukraińska sprzątaczka w tym egipskim hotelu pisze na Facebooku, że Magdalena Żuk została zgwałcona grupowo, a gwałt został nagrany. A z kolei analiza dźwięków w tle rozmowy Magdy z Markusem może wskazywać na to, że Magda w trakcie rozmowy jest szantażowana i pokazuje się jej nagranie, jak była gwałcona. Co pani o tym sądzi? No, ja mam wgląd do akt i widziałam, jak ta analiza była przeprowadzona podczas tego, co słychać w tle i nie ma tam żadnego takiego zapisu, żeby coś było odtwarzane Magdzie.
A o tym, żeby tam sprzątała jakaś pani Ukrainka. Byłam w tym hotelu i tam nie pracuje żadna kobieta. Także... Ale Magda nie jest swobodna, kiedy rozmawia z Markusem. I na pewno coś zrobiono i tam się stała tragedia i na pewno została skrzywdzona Magda. Ja jestem tego w 100% pewna. A w jaki sposób skrzywdzona? No przez to, że została na pewno wykorzystana i podane jej zostały, moim zdaniem, narkotyki. Czy zna pani pełny przebieg rozmowy Magdy z Markusem? Bo mówi się o tym, że 10 minut jest wycięte z oryginalnego pliku. Bo to jest na zasadzie takiej, że oni zaczęli nagrywać po upływie chyba 13 minut tą rozmowę. To ja wiem o takim zajściu, ale żeby coś było wycinane jeszcze z filmiku, to nic mi nie wiadomo na ten temat. A czy rozpoznaje pani mężczyznę w koszuli w kratkę, który obezwładnia Magdę na filmie ze szpitala w Port Kalib? Nie. Nie mam pojęcia, kim jest ten pan, dlatego bardzo pojechaliśmy do Egiptu, licząc z tatem na to, że dostaniemy wgląd do akt, bo tak samo nas tam prawo, jak i w Polsce, pozwala na to, żeby mieć wgląd do akt. Niestety prawnik, który tam jest na miejscu, powiedział, że te akta są w Kairze i są nietykalne i że nie ma opcji, żebyśmy mogli je zabrać. Jedyne co to... Tato dostał propozycję, że jeżeli zjawi się w Kairze, w prokuraturze i powie, że jest pewny, że Magda popełniła samobójstwo, to wtedy będzie zamknięcie sprawy oraz przekazanie wszystkich tych akt. Czyli próbuje się wymóc na rodzinie takie oświadczenie, że Magda popełniła samobójstwo? Tak jakby chcieli nam powiedzieć, że jeżeli chcemy te akta dostać, to musiałby tato... Jedyną opcją jest właśnie to, że tato powie, że ona po prostu popełniła samobójstwo i że jest tego pewien. A tam też prowadzą śledztwo pod dwoma kątami. Pod kątem samobójstwa, jak i osób, które mogłyby jej pomóc w tym. A w Polsce jak pani ocenia te działania prokuratury? Kto prowadzi prokuratura Jeleniogórska? Ta sama prokuratura, która umorzyła śledztwo w sprawie śmierci innej osoby, modelki, pani Karoliny Kaczorowskiej, która była również związana z tym kręgiem znajomych, którzy kręcili się wokół Magdy. No jakoś nie daje się wyrwać tego śledztwa z rąk prokuratury Jeleniogórskiej. Kto prowadzi śledztwo w prokuraturze Jeleniogórskiej? Prokurator Gorzkowicz. Prokurator Gorzkowicz. To jest kobieta czy mężczyzna? Mężczyzna. No i jak pani ocenia jego działania? Jedyne co to przekazują... piszą wnioski i monity, ale to jest współpraca w zasadzie żałosne.